Strach, niepewność, obawa, co przyniesie kolejny dzień. Starsze osoby obawiają się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, przedsiębiorcy martwią się o utrzymanie własnych firm, a młodzi ludzie z niepokojem patrzą na swoją sytuację w pracy. Mimo iż każdy z nas zupełnie inaczej radzi sobie w dobie pandemii, to łączy nas niepewność, co przyniesie jutro. Jak sobie poradzić w tych trudnych czasach? Gdzie zasięgnąć emocjonalnego wsparcia bez wychodzenia z domu? Tu z fachową pomocą przychodzi magister. Na Państwa telefony codziennie w godzinach od 8 do 20 czeka zespół specjalistów. Jednym z nich jest Magdalena Fornal, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. W przypadku większości problemów, bardziej to, z czym ludzie dzwonią, czy z czym przychodzą, to są emocje, które towarzyszą, które się pojawiają w związku z pewnymi wydarzeniami. I bardziej chodzi o to, żeby trochę tak siebie upuścić, zwentylować. Często jak ktoś sam siebie usłyszy w kontakcie z drugą osobą, to co ma w głowie, samo się mu zaczyna układać i zaczyna docierać do jakby z lęku, duża różnica między lękiem a strachem, to też podkreślam, bo strach jako naturalna reakcja organizmu potrzebna, a lęk to jako coś takiego niewiadomego, co nam się pojawia w głowie, jakieś dodatkowe scenariusze, które niekoniecznie mają w rzeczywistości odzwierciedlenie. I rozmawiając z tą osobą, można trochę tutaj w tym kierunku kierować rozmową, żeby pokazać, że tak naprawdę jest Pani zdrowa, ma Pani osoby, do których może Pani zadzwonić, że skoro Pani zadzwoniła, to jednak Pani sobie radzi, że poradziła sobie Pani przez tyle tygodni. No i podczas takiej rozmowy te osoby same dochodzą do tego, że rzeczywiście nie jest aż tak źle. Kiedy zwraca się uwagę ludziom na to, że jak sobie radzą, a nie tylko jakie są problemy, to przychodzi do nich takie poczucie mocy, takie od siebie i nabierają też większej pewności co do tego, że mogą sobie poradzić z problemami. No i czują się lepiej w tym momencie. No, generalnie moja praca się opiera na tym, żeby ludzie czuli się lepiej. No i wiąże się to też z bardzo pozytywnymi informacjami zwrotnymi. Też tutaj powiem, że dużo rodzin zastępczych jest bardzo zadowolonych, że odbieram w weekend po południu telefon, bo przecież wiele problemów nie robi się od 8 do 15, czy tam od 17.30 do 16, tylko i wieczorem, i w weekend. No i cieszę się, że jesteśmy tutaj otwarci na to, żeby wielu pracowników naszych, nie tylko ja, udostępnia swój numer telefonu po to, żeby ludzie mieli poczucie kontaktu, tego, że nie są sami. Myślę, że to jest najważniejsze. Też chcę tutaj podkreślić, że telefon to jest jedna kwestia, ten, o którym mówimy, to jedna linia, ale my mamy tutaj w centrum pieczy ileś telefonów, naście telefonów i nastu pracowników cały czas jest, dyżuruje w naszym, ja też jestem w tej chwili w pracy i ci pracownicy stale utrzymują też kontakt z rodzinami, z którym udzielamy pomocy i na nasz telefon, ten stacjonarny, również dzwonią klienci. Także tutaj jest więcej możliwości dzwonienia i ta możliwość, tak jak istniała, to istnieć będzie w przyszłości. Generalnie my jesteśmy instytucją, która jest nastawiona na to, że ludzie dzwonią z różnymi problemami, tylko teraz temat tych problemów się nieco zmienił. Jestem nastawiona na to, że tak długo jak trzeba będzie, moja praca się opiera na pomaganiu i tak jak się problemy pojawiają w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, to i ja się będę do nich dostosować i do tych problemów ludzi.